Żona Dawida Kubackiego walczy o życie w szpitalu. Adam Małysz zdruzgotany. Jak się dowiedziałem, nogi mi się ugięły. Adam Małysz w najnowszym wywiadzie wypowiedział się na temat rodzinnej sytuacji Dawida i Marty Kubackich. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego nie ukrywał, że gdy dotarły do niego wieści o problemach zdrowotnych ukochanej skoczka, ugięły się pod nim nogi. 20 marca Dawid Kubacki wydał oświadczenie na Instagramie. Poinformował, że jego żona Marta Kubacka jest w szpitalu na oddziale kardiologii. Sportowiec podał, że jej stan jest ciężki, a lekarze walczą o jej życie. Zrozumiałym jest, że wrócił do rodziny i 26 marca nie weźmie udziału w konkursie w Vikersund, rezygnując tym samym z udziału w Pucharze Świata. Na tę przejmującą informację zareagował już Andrzej Duda, który zadeklarował się modlić o zdrowie Marty Kubackiej. Teraz słowa wsparcia przekazał Adam Małysz. Pod Adamem Małyszem ugięły się nogi. Reaguje na rodzinną sytuację Dawida Kubackiego. Adam Małysz w rozmowie z Faktem przyznał, że źle przyjął informację o pogarszającym się stanie zdrowia Marty Kubackiej. Ukochana Kubackiego trafiła do szpitala z powodu problemów z sercem. Małysz podkreślił, że żona skoczka jest w najlepszych rękach specjalistów i okazał wsparcie Dawidowi Kubackiemu, przy okazji życząc Marcie szybkiego powrotu do zdrowia. Marta jest w najlepszych rękach, jeśli chodzi o kardiologię w Polsce. Trafiła do szpitala w Zabrzu, na oddział profesora religii. Mocno trzeba trzymać kciuki, za to, żeby wszystko dobrze się ułożyło i powiodło. Żeby Marta wróciła do zdrowia, a Dawid do skoków. Powiem szczerze, że jak się dowiedziałem o tym, to nogi aż mi się ugięły, powiedział prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Jest to bardzo trudna sytuacja. Chyba nie ma osoby z naszego środowiska, której by to nie dotknęło. Większość z nas bardzo dobrze Dawida zna i bardzo dobrze zna żonę Dawida. Także to jest niezmierna tragedia. Człowiek czasem nie docenia tego, co ma. Dopiero, jak coś się wydarza, to zaczyna myśleć o tych rzeczach, które mogą się wydarzyć. Niestety człowiek docenia, co ma, gdzieś dopiero po jakimś nieszczęściu, dodał. Wiadomo, że Adam Małysz kontaktował się już ze sportowcem i otrzymał od niego odpowiedź. My również życzymy Marcie Kubackiej jak najszybszego powrotu do zdrowia.